I zacznijmy tę metę właśnie od wdzięczności za naszych najlepszych przyjaciół. I po kolei, bardzo powoli, nie na szybko, tylko przywołujcie do umysłu jednego z waszych najlepszych przyjaciół. I odczuwając to swoje pole energetyczne, to uczucie energetycznej błogości, kontemplujcie, ile pięknych i wspaniałych cech ma ta osoba. Jakim błogosławieństwem jest w waszym życiu. Zarówno to, jak wiele wam to dało, jak wiele dzięki niej wzrośliście, czy pokonaliście różnych trudności, jak i po prostu czysta jej istnienie. Niezależnie od was, jakie piękne jest, że istnieje taka istota, która w tym świecie zrealizowała tyle wspaniałych cech, która sprawia, że wasze serce się raduje, a wasza twarz się uśmiecha, że czujecie wdzięczność, spokój, bezpieczeństwo, kiedy tylko przywołujecie ją do umysłu lub widzicie. I potem możecie przywołać kolejną i kolejną i kolejną, w zależności ile poczujecie. I zostańcie tak długo z każdą osobą, jak prowadzi was serce. Niech to wypływa z waszego serca. To jest też element tego zaufania. Zaufania temu, co wychodzi z waszego serca, co przychodzi z samego życia, w każdej chwili. I zarazem bądźcie jakby w tym procesie i delikatnie bądźcie też świadomi tej uczucia metty, czyli tego takiego uczucia takiej ciepłej, kochającej błogości, która pojawia się gdzieś w sercu, kiedy myślicie o tych wszystkich dobrych rzeczach. I potem, jak już tak będzie rosnąć i rosnąć, to możecie na końcu przejść do takiej czystej mety, że o, niech coraz więcej będzie tego szczęścia, które rodzi się w tych przyjaźniach. Niech coraz więcej, coraz głębiej ta miłość istnieje między mną a nimi i między wszystkimi istotami. I w tym duchu praktykujcie. Życzę wam miłej i owocnej medytacji.
I dołącz się do tej medytacji perspektywę, że ci przyjaciele są przecież anatta. Oni są tworem samego życia. To życie ich stworzyło. I możecie poczuć wdzięczność do samego życia, że tworzy tak piękne i cudowne rzeczy, jak wasi prawdziwi przyjaciele. I że te wszystkie dobre jakości waszych prawdziwych przyjaciół właśnie zbliżają się do esencji prawdziwej miłości. I że tak naprawdę być może przez waszych prawdziwych przyjaciół, a przez duchowych przyjaciół, tym pewni, to samo jakby Nibbana woła was. Z powrotem do domu.
I z tej perspektywy przejdźmy już do wdzięczności do całego życia, do wszystkich doświadczeń. Zarówno ostatnio, jak i w całym życiu, że właśnie różne doświadczenia doprowadziły was do tego miejsca, do bycia na drodze do szczęścia. I że często potrzebujemy tych wszystkich doświadczeń, żeby zrozumieć wiele ważnych rzeczy. Dzięki temu można odpuścić wiele trudności, które przeszliśmy, i nadać im wartość. Przez to dużo łatwiej przebaczyć. Zrozumieć, że to wszystko jest częścią dojrzewania. I zaufać dalszym rzeczom, które przychodzą. I też poczuć wdzięczność za to, że jesteście tutaj na tym odosobnieniu, i otworzyć się na to, co przyjdzie dalej. Z otwartym sercem i zaufaniem do swojego procesu. I do tego, jak wszyscy dzielnie, mądrze i dobrze praktykują.
I na koniec mam pewne zadanie domowe. Dopóki się nie oświecicie, to codziennie, że każdego dnia, jak się kładziecie spać, to pomyślcie o przynajmniej trzech rzeczach, które były fajne tego dnia, za które jesteście wdzięczni. Czy trzy rzeczy po prostu, z których się cieszycie, które były wartościowe. Mogą to być najmniejsze rzeczy w stylu, nie wiem, miałem przyjemną kąpiel albo zjadłem zdrowy posiłek. Po prostu, żeby każdego dnia znaleźć jakieś trzy rzeczy. To przeciwdziała tak zwanemu fault-finding mind. Czyli przeciwdziała to umysłowi, który wszędzie szuka problemów, wszędzie szuka wad, negatywów. Właśnie uczymy się każdego dnia szukać tego, co dobre. To bardzo, bardzo pomaga. Ponieważ w medytacji trzeba umieć szukać tego, co dobre. To jest esencją samaty i metty. Wynajdywania spokoju i miłości w tej chwili i pogłębiania go do ogromnych głębin. I dziękuję Wam za wspólną praktykę i na koniec dnia standardowo pokłon i podziękowanie Buddzie, Dhammie i Sandze. I dziękuję Wam za kolejny wspaniały dzień, za Waszą dobrą praktykę, za bycie super, za bycie bezproblemowym i Zuni i Mateuszowi za gotowanko i wszystkim pomocnikom i Wam wszystkim i w ogóle dobranoc, miłych snów i do jutra z Mettą.